Szczęść Boże, siostry i bracia, Gisella Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 21 listopada 2021 roku, orędzie Jezusa. Bracia moi, dziękuję, że pocieszyliście mnie także i dzisiaj swoją obecnością. Bracia i dzieci, wy, którzy każdego dnia prosicie mnie w swoim sercu, jeśli robicie dla mnie wystarczająco dużo, to zaprawdę powiadam wam. Za każdym razem, gdy słucham waszych głosów, jak wyśpiewują uwielbienie i modlitwę, moi aniołowie jednoczą się z wami, aby niebo i ziemia stały się jakby tym samym. Bracia moi, czynić moją wolę to kochać się nawzajem w prawdzie. Bądźcie dziećmi zjednoczonymi. Taki ma być mój lud, idący po moich śladach drogą wzajemnej miłości i prawdy. Ja będę z wami aż do końca tej mszy świętej, by pobłogosławić każdego z was z osobna. Pokój niech będzie z wami. Wasz Jezus. 23 listopada 2021 roku, orędzie Maryi. Córko moja, dziękuję, że posłuchałaś mego wezwania w swoim sercu. Masz krzyczeć i mówić z determinacją, że ma spaść na tę ludzkość wielki potop, podczas którego cały świat ujrzy wielki krzyż. Nawróćcie się prędko. Córko moja, proś ludzi o otwarcie serca na moje wezwanie i o to, by poczuli silny ból mego Syna, Jezusa. Wkrótce herezja Kościoła będzie silniejsza. Wszyscy to zrozumieją, a przynajmniej ci, którzy mieli mocną wiarę zbudowaną na Słowie Bożym. Demon chce przyjść, by sprawić, żebyście przyjęli, dali sobie zaimplantować jego znak, znak bestii. Uważajcie. Plany są złowrogie, jak dyktatura, komunizm, fałsz i wszystko to, co posłuży do tego, by was kontrolować. Ale nie musicie się lękać. Bóg umie rozróżniać to, co jest dla waszego dobra i to, co nie jest. Zapamiętajcie te słowa. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Teraz błogosławię ciebie razem z twoim mężem i twoimi braćmi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka, 8 rozdział, wersety od 34 do 9 rozdziału, wersetu 1. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego
razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy.